Mam dla Was niesamowity test. W tle widzicie monitory studyjne firmy Adam Audio S5X. A przede mną, dzięki uprzejmości firmy Audiostacja, mam monitory Adam Audio A8H. Ciekawe, jak te najnowsze monitory studyjne firmy Adam Audio sprawdzą się w porównaniu z monitorami, których używam od 12 lat i znam je na wylot. Zabierajmy się za test. Co znajdziemy w środku w pudełku? Otwórzmy i zobaczmy. Mamy broszurę informacyjną, oczywiście kabel zasilający, wyciągnijmy sam głośnik. No, nie tak łatwo. Pięknie obłożony takim materiałem. Tak wygląda monitor w całej swojej chwale. Z przodu głośniki ze specjalnym materiałem, który według producenta ma w bardziej zrównoważony sposób przenosić fale dźwiękowe. Z tyłu głośnika mamy bardzo ciekawe parametry. Oczywiście zasilanie, do tego port Ethernet, dzięki któremu możemy skorzystać z systemu SonarWorks, dzięki czemu będziemy mogli dostroić te głośniki do na przykład niezbyt doskonale zaadaptowanego akustycznie pomieszczenia. Dodatkowo mamy 4 punkty ekwalizacji audio, 2 półki, dolna i górna, także 2 środkowe punkty, którymi możemy dostroić brzmienie tego głośnika do naszego pomieszczenia. No to ustawmy te głośniki tam, gdzie powinny stać i posłuchajmy, jak brzmią. Przygotowałem taki zestaw, żeby przeprowadzić pewien test. Mam swój stereofoniczny mikrofon Townsend Labs Sphere L22. Nagram nim ten sam fragment muzyczny z obu zestawów monitorów. A potem wyrównam głośność i zaprezentuję Wam wyniki. Sami słyszeliście, różnica jest naprawdę niewielka. A8H to znakomite monitory, bardzo szczegółowe, grają bardzo dobrze, wcale nie potrzebowałbym subwoofera do nich. SPL S5X jest troszkę większe, 130 dB, więc oczywiście A8H są troszeczkę cichsze, ale gdybym z jakiegoś powodu musiał przestać pracować na S5X-ach, nie miałbym żadnego problemu, żeby od jutra wjechały tutaj A8H i żebym dalej na nich pracował. Polecam Wam te głośniki.